Dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest recenzja podstawki uchwytu do PSP firmy Grid. Tak. Ja oczywiście firmę Grid znam właśnie z takich właśnie podstawek czy coś. Ja tu widzę, że ma się trochę za nisko ten aparat, więc trzymam go wyżej. Ponieważ why not? O, trochę wyżej zawsze to pomaga. Więc tak. Uchwyt jest do PSP. Proszę bardzo, tutaj PSP wyjmę. Jest niestety trochę trudne do wyjmowania. Jest PSP, proszę PSP. Tutaj złożę. Jest trochę to trudne do wyjmowania, ale wystarczy trochę tak, wiecie, docisnąć do siebie i wyjąć z większą trochę siłą. Dzięki temu właśnie możemy to PSP nasze wyjąć. Więc tak, uchwyt sprawia dwie możliwości uchwytu, jak i ładowarki. Możemy w teorii naładować PSP dwa razy nawet, jeśli mamy tą zwykłą kartę, baterię do PSP. Ale, jako iż jest to chińskie, to najprawdopodobniej z Allegro dostaniecie od razu zepsute, ponieważ kabelki w środku są tak cieniutkie, tak lekko to jest zespawane, że to zaraz wylatuje, więc jeśli zostaniecie zepsute, to łatwo to naprawić, ale najprawdopodobniej, ale nie pozywajcie kogoś, czy nie wystawiacie mu złej oceny, ponieważ ja dostałem to w bardzo dobrym stanie, działało to przez jakiś dzień, i potem się okazało, że te kabelki się w środku obluzowały. Cóż, kawałem, że to jest właśnie minus tego i ja bym polecał bardziej kupić jakąś przenośną baterię, wiecie. Albo kupić sobie drugą do PSP, co jest dzisiaj graniczące z cudem, albo kupić sobie jakiś taki bank energii, który jest dosyć drogi, ale przynajmniej możemy sobie naładować i jest fajnie. A przy okazji już można taki bank energii sobie kupić i ma się do telefonu, do PSP, do Vity, do, nie wiem, aparatu, czego tam jeszcze. W każdym razie uchwyt sprawia wrażenie pada do PS3. No tak, proszę bardzo, pada PS3. Ja coś sobie zrobię. Miejsce tutaj dam moje PSP. Możecie sobie porównać, jest trochę większe, no bo PSP jest większe od pada. Tutaj o PSP pad, tak, jest większy od pada, więc no niestety nie będziemy mieli dosłownie takiej samej wielkości, ale jest rozsuwane. Jest też wersja tego samego pada na PSP Go. Jako już PSP Go nie mam, to wam tej wersji nie zaprezentuję, ale wiem, że podobno ta na PSP Go jest bardzo dobra. I chyba nie posiada banku pamięci, ale jak mówiłem, bez banku pamięci można się obejść. Powiem, że w teorii to ma pomieścić dwie karty pamięci. Dwie baterie PSP i mit obalony, bo można to. Jak działało, to naładowało mi PSP do połowy, nawet nie w całości to naładowało, więc powiem, że szybciej energia z tego płynie niż zachowuje. Tyle powiem. Bo jeśli naładujecie na przykład sobie rano do fulla, bo tutaj mamy taką fajną fikuśną lampkę, która nie działa teraz, bo jest nienaładowany, nie będę tego ładował. Więc na przykład naładujecie sobie do pełna rano przed szkołą, a wieczorem to już nie będzie miało prawie wcale energii, bo się wyczerpie z niczego. Więc tak, uchwyt jest składany, aby można go, nie wiem, sobie do plecaka włożyć czy coś. Zresztą właśnie nie wiem, bo nie wiem po co, bo w plecaku się prawdopodobnie zmieści z PSP od razu. PSP oczywiście zakładamy normalnie, czyli tak o. I jest bardzo wygodny. Ja już się strasznie przy tym odzwyczaiłem od normalnego PSP. W każdym razie, wszystko jest tutaj. Wszystko można tutaj ładnie wyjąć, można ładnie podpiąć wszystko. Można wyjąć sobie spokojnie kartę pamięci. Tu proszę, o, pokażę. Dobra,
karta pamięci. Tutaj można wszystko sobie podpiąć ładnie. Nic to nie przeszkadza przy nagrywaniu, ja to spokojnie sobie używam z nagrywaniem. Ale pewnie się zastanawiacie, co z wejściem UMD. Otóż firma sobie pomyślała, że zrobi takie specjalne miejsce i... Tada! Można wszystko ładnie tutaj wsadzić. Jest pięknie. Ogólnie z samego wyglądu to jest najzwyczajniejszy w świecie uchwyt mający imitować kontrol od PlayStation 3, 2, 1. Żeby ludzie, którzy się przesiadają z stacjonarnych konsol na przenośne, mieli lepiej. Po prostu. Więc samego układu palców, bo w ogóle jest to jeszcze takie fajne wypukłości, gdzie trzeba włożyć palce i jest to... Na początku może być to niewygodne, ale w końcu się przyzwyczajicie i potem jest to bardzo wygodne niż takie zwykłe trzymanie PSP. I po prostu jest gdzie dać palce, a nie że palce mały, serdeczny i środkowy wam gdzieś latają czy coś. To znaczy środkowy może już nie, ale palce małe i serdeczne mogą wam latać, po prostu nie wiecie co z nimi zrobić. A tak to po prostu trzymacie sobie i jest fajnie. Ten kabel co tu jest? Albo go sobie właśnie zrobicie tak jak ja, albo go sobie najzwyczajniej w świecie odetnijcie, bo prawdopodobnie dostaniecie od razu zepsute to. W każdym razie ja oceniam to na ocenę no pozytywną, no bo sprawuje swoją rolę, ale po prostu jest chłamem chińskim. No cóż mogę powiedzieć, jest to chłam chiński, lepiej sobie wydać. To właściwie na chłam chiński można spokojnie to wydać, bo to jak na chłam chiński jest bardzo dobry i jedyne co można pominąć za... Jedyne co można uznać za wadę, tylko to, że prawdopodobnie dostajecie to zepsute i nie działa wam ten bank mocy i nie naładujesz sobie prawdopodobnie PSP. Więc to jest jedna chyba tylko tego wada, bo ciężkie to nie jest. Nie jakoś zbytnio nie zwiększa wagi PSP. PSP się w tym bardzo stabilnie trzyma. Nigdy mi się nie wydarzyło to, że samo PSP mi odleciało nagle. Więc tak, to było na tyle w tej pierwszej recenzji. Mam nadzieję, że wam się podobało. W miarę to spróbowałem profesjonalnie zrobić. Więc cześć. Prawdopodobnie będzie więcej tych dodatków do PSP. Może jeszcze nawet dzisiaj nagram i tak. No, cóż więcej mam do powiedzenia jak Narka.